Wszystkich widzów naszej szkolnej telewizji. Moimi gośćmi ci są przedstawicielki Młodzieżowego Klubu Historycznego. Co to jest Młodzieżowy Klub Historyczny? Młodzieżowy Klub Historyczny został powołany w zeszłym roku przez panią Elżbietę Moczarską, która założyła fundację imienia swoich rodziców, Zofii i Kazimierza Moczarskich. Jest związany z doroczną nagrodą na najlepszą książkę historyczną historii Polski XX wieku. I od zeszłego roku taka nagroda jest również przyznawana przez młodzież. Prace klubu polegają na tym, że w połowie października otrzymujemy 10 książek nominowanych do nagrody. Musimy je przeczytać, omówić i wybrać najlepszą. Na początku grudnia jest zjazd klubów młodzieżowych historycznych z całej Polski, no tych klubów jest tylko 7 i tam wszystkie kluby podejmują decyzję o tym, która książka otrzyma młodzieżową nagrodę. Dlaczego zgłosiłyście się do Młodzieżowego Klubu Historycznego? Do klubu dołączyłyśmy, ponieważ wiedziałyśmy, że cały wyjazd będzie związany ze spotkaniami z pisarzami oraz z warsztatami dziennikarskimi, a my, będąc w klasie humanistyczno-dziennikarskiej, uznałyśmy, że to będzie przydatne i ciekawe. Jak wyglądały prace klubu przed wyjazdem do Warszawy? A więc tak, spotkania klubu odbywały się przeważnie raz w tygodniu na jednej godzinie lekcyjnej. Na początku każda z nas wybrała sobie książkę, którą przeczytała, a na kolejnych spotkaniach właśnie omawiałyśmy. Później wybrałyśmy książkę, która naszym zdaniem była najlepsza. Co dała Wam działalność w klubie? Działalność w klubie dała nam możliwość poznania różnych historii ludzi, którzy je przeżyli od czasu zakończenia II wojny światowej. Dane nam książki i opowiadania w nich zawarte pogłębiły naszą wiedzę historyczną. Jaki był program zjazdu Młodzieżowych Klubów Historycznych? Głównym celem tego zjazdu było wybranie najlepszej książki historycznej przez młodzieżowe kluby. Odbyliśmy tam bardzo ciekawe spotkania, między innymi z panem Marcinem Napiórkowskim, czy też panem Piotrem Lipińskim, którzy podzielili się z nami tak naprawdę swoimi doświadczeniami pisarskimi i powiedzieli o tworzeniu, jak napisać, skąd czerpać źródła do napisania książek historycznych. Spotkaliśmy się również z wydawcą z wydawnictwa Znak oraz twórcą portalu historycznego twojahistoria.pl. Odwiedziliśmy również bardzo ciekawe miejsca, między innymi Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Warszawy. Czy chciałybyście działać w klubie w przyszłości? Tak, to świetna sprawa. Dzięki temu mogłyśmy poznać kilka ciekawych książek oraz poznać historię Warszawy. Oprócz tego poznaliśmy wiele ciekawych osób i nasze kontakty zamieniły się. Na czym będzie polegała działalność klubu w następnych miesiącach? Przede wszystkim chciałabym się spotkać z dziewczynami jeszcze kilka razy, omówić dokładnie niektóre książki, ponieważ te 6 tygodni, które miałyśmy, to za mało. Poza tym na wiosnę na pewno odbędzie się jakaś działalność będzie klubu związana z wystawą o Kazimierzu Moczarskim, która będzie we Wrocławiu. To będzie termin marzec-kwiecień następnego roku, ale tu szczegółów jeszcze nie mam i nie są znane, to zobaczymy. Dziękuję za rozmowę.